Reklama. Sport żużlowy i czołowych zawodników regionu wspiera firma GLOS z Ponieca. Reklama. Żużlowych emocji fanom czarnego sportu dostarcza wyłączny sponsor magazynu żużlowego, dealer samochodów Peugeot, firma B&B. W B&B czeka pełna gama samochodów Peugeot, osobowych i dostawczych, oryginalne części i profesjonalny serwis, najwyższej jakości usługi blacharskie i lakiernicze dla wszystkich marek. B&B. Zapraszamy do salonu i serwisu w Lesznie przy ulicy Poznańskiej 27 oraz do serwisu w Gostyniu, ulica Poznańska 33. Reklama. Magazyn żużlowy. Każdy poniedziałek od 18.15 wyniki, statystyki, rozmowy, przegląd prasy żużlowej i konkursy. Poniedziałek, godzina 18.15 na antenie Radia Elka. Czas na magazyn żużlowy, który także można słuchać w internecie na elka.pl. W studiu już gospodarz Michał Konieczny i jego zapowiadany gość. Witam. Witamy serdecznie, witamy Mikołajkowo. Dziś gość specjalny, nie powiem, że z ciepłej, odległej Chorwacji, bo mieszka w dalszym ciągu najczęściej w Lesznie. Julica Pawlic, były żużlowy z leszczyńskich Byków, obecnie zdobywający punkty i pełniący sporo funkcji w gnieźnieńskim Starcie. Julica, witamy serdecznie. Witam, dzień dobry. A co dziś w magazynie żużlowym? No oczywiście Mikołajki w wykonaniu leszczyńskich Byków, to za nami, to w miniony piątek do wygrania. Dziś też sporo nagród będzie do wygrania: choinka z plantacji choinki z Wilkowic w naszym oczywiście konkursie, będą do wygrania książki autorstwa leszczynianina Wiesława Dobruszka i będą też do wygrania bilety na mecz futsalowy Ekstraklasy. Ten mecz już za tydzień, nietypowo, bo w poniedziałek o godzinie 20 w hali Trapez, a przeciwnikiem drużyny grupy inwestycyjnej Ma Lepszy Futsal Leszno będzie Piast Gliwice. To wszystko dziś do wygrania. A my zaczynamy nasz magazyn żużlowy od spotkania z naszym zawsze chyba miło wspominanym w Lesznie żużlowcem, Julicą Pawlicem. Julica, no ten sentyment do Leszna pozostał i chyba w tobie, i także u leszczyńskich kibiców w stosunku do ciebie. No z mojej strony na pewno już tyle lat, no coraz lepiej przyjeżdżać do Leszna. No to prawda, ja się czuję tu jak dobrze, nawet już nie traktuję to jako obce miasto czy coś, po prostu jadę z domu do domu. Coraz chętniej przyjeżdżasz, byle nie było takich objazdów i byle było, można było się wydostać za torza. No, jak najbardziej, na razie za każdym razem jak przyjeżdżam, coś jest inaczej, a się drogi robią, ale no i to trzeba zrobić. Poczekamy i przed sezonem, czy w trakcie sezonu już coś tam będzie. Jeżeli chodzi o budowę dróg, ten temat nie jest ci obcy, bo firma Pawlicz w Chorwacji zajmuje się właśnie między innymi budową dróg, autostrad. Tak, dróg, autostrad akurat nie. Jakby była potrzeba i to jest możliwe, ale drogi krajowe na pewno też, jak jestem w Lesznie, jak pójdę pobiegać, to zawsze pójdę, gdzie jest jakaś budowa i popatrzę, jak się w Polsce robi. No, mniej więcej to samo, ale żeby jak najszybciej. Żeby jak najszybciej. Temat drogowy zamykamy, otwieramy temat gnieźnieńskiego startu, bo masz za sobą prezentację drużyny gnieźnieńskiego startu, masz też turniej speedrowerowy w Gnieźnie wczoraj. Rozpoczniemy od tej prezentacji. Ty nie jesteś tylko zawodnikiem gnieźnieńskiego startu, bo z tym klubem związałeś się zdecydowanie mocniej. No tak, w tak krótkim czasie po prostu na ludzie, którzy zarządzają tym wszystkim, pan dyrektor, menadżer i wszyscy wokół są na tyle dla mnie dobrymi ludźmi, mądrze myślą, dobrze wszystko to zorganizowali i systematycznie ten klub prowadzą na lepszą drogę i dla mnie no, coś niesamowite, zaufali mi dużo, ja również nim też im dziękuję za w ogóle, że mnie znowu wciągnęli do tego żużla, także czuję, że chcę im coś oddać za to i każdą funkcję, którą będę pewny w przyszłym roku
naprawdę mnie uszczęśliwi i dam wszystko siebie, żeby, no żeby wyszło jak najlepiej. A tych funkcji będzie sporo, bo i zawodnik, i kapitan, i trener tych młodych żużlowców. No tak. Trener... Czy coś pominąłem? Nie, na razie nie. Tak, trener młodych. Dużo razy wspominam czasów, jak ja przyszedłem do Leszna 2007-2008, jeszcze jak byłem bardzo młody, jak ta szkółka w Lesznie wyglądała i że się to, ja powiem, to stara szkoła, że się uczyło od podstaw, żeby to wszystko pierwsze szanować i ludzi, i motory, i wszystko wokół siebie, a później treningi i jazda. I chcę te młode, no, tą wiedzę, co ja przeszedłem, na nich przenieść, a mówię później też technika jazdy i reszta. Jest sporo młodych zawodników chętnych do jazdy w Gnieźnie? 30 młodych chłopaków. No to spory, no można powiedzieć, sukces, bo tak się składało, że w Polsce egzaminy na licencję żużlową często były odwoływane ostatnio z powodu braku chętnych, no ale rozumiem, że ten przekrój wiekowy jest duży, bo tam pewnie też ci, którzy na 250 będą się ścigać, na 500 tak po kolei, tak? No tak, i 250 i 500, naprawdę jest bardzo dużo młodych, o tych najmniejszych, które ledwo, że na ten motor siadają, ale ich chęć pokazuje, że naprawdę warto poświęcić czas dla nich. Do naszego gościa oczywiście jeszcze dziś wrócimy. Ja przypominam, że dziś będą też konkursy do wygrania choinka z plantacji choinki z Wilkowic, mieszczącej się w Wilkowicach przy ulicy Usługowej, ale te choinki też można kupić w Lesznie na targowisku przy ulicy Holenderskiej. Będą do wygrania też zestawy książek ufundowane przez wydawnictwo Danuta, książki autorstwa, oczywiście o tematyce żużlowej, autorstwa Wiesława Dobruszka i bilety na mecz futsalowy Ekstraklasy, a ten mecz już za tydzień, nietypowo, bo w poniedziałek o 20 w Trapezie grupa inwestycyjna ma lepszy futsal kontra Piast Gliwice. A w piątek tradycyjnie w Galerii Leszno odbyły się żużlowe biało-niebieskie Mikołajki. I już teraz zapraszamy bardzo gorąco do obejrzenia takiego podsumowania sezonu 2019. Szanowni Państwo, zanim jeszcze przejdziemy do zawodników, to czeka nas utwór. Utwór specjalny, taki gwiazdkowy, mikołajkowy można też powiedzieć. Wieczór Mikołajki w Galerii Leszno. To jest taka okazja, żeby zapytać o coś zawodników ogólnie Leszna. W ogóle witamy jeszcze bardzo gorąco Jarka, Jarek Hamper. Jakieś brawa na powitanie? A, no właśnie. Moi drodzy, będziecie mogli teraz zadać pytania zawodnikom i sobie szkoleniowemu. Na przykład, nie wiem, możecie zapytać, jak spędzają święta, albo co najbardziej lubią na święta, albo jakieś inne pytania sportowe. Kto z Was ma ochotę na pytanie? Proszę rękę w górę. Proszę bardzo, ja już podchodzę z mikrofonem. A zawodników prosimy też o wzięcie mikrofonu do ręki. Zależy, do kogo pytanie będzie skierowane. Mosię, to Piotra Pawlickiego. Dlaczego lubisz taki sport? Czyli chodzi o żużel, tak? Słuchaj, no mieszkam w takim małym mieście, gdzie właściwie żużel jest sportem tutaj takim najgłówniejszym, że tak powiem. I ciężko mieszkać w tym mieście i nie wiedzieć, co to jest żużel. A dwa, że mój tata kiedyś był zawodnikiem Unii Leszno. Także to pewnie gdzieś tam mi zostało, no i to trzeba jeździć w sumie, no. Jak Janusz Kołodziej spędza święta? Januszu, jak spędzasz święta? Święta rodzinnie, przy choince, przy jedzeniu, przy modlitwie. Podsumowujemy sobie tak cały jakby rok z rodziną. Rozmawiamy sobie na spokojnie, no i tak spędzamy czas. Wiadomo, że Wigilia jest Wigilią, później mamy pierwszy dzień świąt, drugi dzień świąt, także tak sobie krążymy od rodziny do rodziny i po prostu jak się w sezonie żużlowym, czy ogólnie w roku nie widzimy z pełną rodziną, tak tutaj jest czas na to, żeby w końcu się razem spotkać, pogadać, posiedzieć, podyskutować. No i tak właśnie, zlatuje ten czas. Jakie to jest uczucie wygrać 3 razy z rzędu, drużynowe mistrzostwo Polski? Oczywiście, drodzy Państwo, bardzo przyjemnie jest 3 razy stanąć na tronie i wygrać Mistrzostwo Polski. Ja myślę, że każdy z nas po pierwszym mistrzostwie mówił, jakbyśmy zdobyli drugiego mistrza, byłoby pięknie. Udało nam się zrobić tego drugiego i każdy mówi, jeden, trzeci,
to by było pewnie spełnienie marzeń. Ten trzeci też nam się udało zrobić i dzisiaj wszyscy się zastanawiamy, czy mamy na tyle dużo determinacji, żeby pojechać o kolejne złoto, a myślę, że po tym, co widać, jak zawodnicy trenują i jaką oni już mają determinację, to widać, że oczywiście możemy i będziemy bardzo próbować w roku przyszłym. Dlaczego Emil i Janusz są tacy dobrzy? Emil i Janusz, dlaczego jesteście tacy dobrzy? A to chyba polega cała praca na te fizyczne prace, czy techniczne, jak jazdę na motorze, czy popełniamy błędy, staramy się po prostu ich zlikwidować i jeździć jak najlepiej, tak? Wiadomo, że całe życie będziemy tego sportu się uczyć, ale kiedyś się nauczymy i nasze marzenie, nasze cele się spełnią. Ja mam pytanie do Piotra Pawlickiego. Jak z twoim zdrowiem po operacji? Wszystko przebiega dobrze, bo na razie jeszcze dobrze nie jest, ale myślę, że od stycznia dołączę do chłopaków na salę do ćwiczeń. Na razie póki co jeżdżę sobie rowerkiem i gdzieś tam robię takie ćwiczenia, które teraz mogę robić, a od stycznia zacznę wchodzić już na większe obroty. Operacja ogólnie przebiegła dobrze, w końcu pozbyłem się ostatnich śrub, które miałem w tej stopie, no i teraz myślę, że tylko będzie lepiej. W jaki sposób zawodnicy się odstresowują przed meczem? W sumie jak się spotykamy przed meczem, to jest 2 godzinki tak przed meczem, gdzie się spotykamy na stadionie. Zazwyczaj to jest po prostu luźna teamowa rozmowa w szatni. Jakoś zbytnio nie zwracamy uwagi na to, żeby gdzieś tam przed tymi zawodami wspólnie się odstresowywać. Każdy ma jakieś swoje sposoby na to. No i tyle. No w sumie myślę, że każdy tutaj powinien się w swoim imieniu wypowiedzieć, bo każdy ma na pewno swoje indywidualne sposoby. Tak, no krótko mówiąc, dobra muzyka i relaks. Ciężko powiedzieć. No każdy gdzieś tam ma swoje sposoby, tak jak Piotrek powiedział. I ja lubię czasami dużo sobie pochodzić z miejsca na miejsce i troszeczkę z każdym pogadać, żeby mi czas trochę szybciej zleciał, a później to już jest okej. Okay. Ja ubieram klamki jak u konia i tak. I staram się skupić przed meczem. Ja podobnie tutaj jak Jarek, dobra muzyka. Dorzucam jeszcze jazdę na rowerze, szczególnie zawsze w niedzielę rano, jeśli oczywiście mam czas, żeby ten przed meczem. I co jeszcze? No i cokolwiek innego, byle nie myśleć o żużlu. Ten dzień. A ja staram się głęboko oddychać. A ja mam proste zadanie, bo robimy sobie w piątek trening. Jak popatrzę, jak zawodnicy jeżdżą, to wtedy już nie mam stresu. No stres zawsze mobilizuje. Jeżeli stres przeraża, to lepiej się nie zajmować zarówno sportami walki, jak i sportami motorowymi, bo to powoduje przede wszystkim, że nie jesteście pewni tego, co robicie. A jak jesteśmy pewni tego, co robimy, przepracowaliśmy cały sezon, walczymy do końca, kontuzji nie ma, więc walczymy tylko o zwycięstwo. Mamy tutaj mikrofon u zawodników, oni się za chwilę przygotują i będą zadawać Państwu pytanie. I teraz zasada będzie taka, kto pierwszy podniesie rękę w górę, ten pierwszy odpowiada. Jak będzie prawidłowa odpowiedź, to będzie nagroda. Jak nie, to czekamy na następną osobę, która podniesie rękę. Gdzie poprzedniego sezonu zremisowaliśmy jedyny mecz? Gdzie to było? Grudziądz. Dziękuję. No i dla pana mam oczywiście nagrodę. Będzie to kubeczek bardzo fajny. Ile razy Janusz Kołodziej zdobył tytuł indywidualnego mistrza Polski? 4 razy. W którym roku skończył karierę nasz trener Piotr Baron? W 1990? W 2003. Tak? Tak? 2-2. Ale zaliczamy? Dobra. Mamy kubeczek. Ile medali mistrza świata ma Emil Segrind? 1. Emilu, jak to jest u ciebie? No, Grand Prix 2. W którym roku zdał licencję Piotr Pawlicki senior pod barwami Unii Lesza? 2016, nie, zdecydowanie nie. 2008? Nie, w latach 80. Piotrek podpowiada. 1982. Wielkie gratulacje. My też oczywiście pytania będziemy mieli do naszych słuchaczy, to za moment przeniesiemy się też jeszcze za moment oczywiście do Galerii Leszno. Zdjęcia z tej imprezy można znaleźć oczywiście na portalu www.lk.pl w dziale sport, a mamy specjalne pozdrowienia także do słuchaczy, którzy gdzieś za pośrednictwem internetu słuchają naszego magazynu żużlowego. Okazuje się, że jeden z kibiców wybrał się aż do dalekiej Odessy.
Pozdrawiamy go serdecznie, wiemy, że nas słucha. Wracamy do naszego gościa, dziś przypominam, Olszczyński Chorwat Jurica Pawlic. Jurica, wspominałeś, że będziesz zajmował się tymi młodymi zawodnikami, między innymi oczywiście w starcie Gniezno. Rok temu, kiedy tu też spotkaliśmy się na antenie Radia Elka, rozmawialiśmy o tym chorwackim sporcie żużlowym. Czy coś drgnęło, bo mówiłeś wtedy, że jest brak tych młodych, chętnych żużlowców. Wspominałeś, że twój macierzysty klub w Goriczan organizuje takie dni otwartych drzwi. Zapraszacie i czy coś drgnęło? Nie drgnęło. Ludzie przychodzą, zobaczą, spróbują. Można się było przejechać, wszystko, ale no na razie nikt się nie zjawił po tym, albo dał chęć, no, żeby dołączyć do żużla, żeby próbował na poważnie, także no to też jeden z tych czynników, że była taka okazja w Gnieźnie jako być jako trener, mówię, jak nie mam komu w Chorwacji, no to mam komuś w Polsce. Czyli w dalszym ciągu cały ten ciężar chorwackiego sportu żużlowego spoczywa na twoich barkach. No na razie jest tak, zobaczymy. Czy z czasem się coś zmieni. Za moment wrócimy oczywiście do naszej rozmowy, no a teraz czas na konkurs. Przypominam, że dziś do wygrania książki autorstwa Wiesława Dobruszka, zestawy książek, takie mikołajkowe, do wygrania też choinka ufundowana przez firmę Choinki z Wilkowic, no i bilet na mecz futsalowy Ekstraklasy pomiędzy grupą inwestycyjną Ma Lepszy Futsal a Piastem Gliwice. To już dokładnie za tydzień w poniedziałek o godzinie 26.05, 529, 5529. Zasady są proste. Najpierw trzeba wybrać, o co gramy. Tu trzeba podać numer od 1 do 3. Później mamy 3 zestawy pytań. Każdym 3 pytania wystarczy na 2 odpowiedzieć, aby stać się posiadaczem którejś z nagród. Uwaga, książki odbieramy u nas w siedzibie naszego radia przy ulicy Sienkiewicza 30, choinka do odbioru w Wilkowicach przy ulicy Usługowej 31, bo tam się mieści firma, tam mieści się plantacja w ogóle choinki z Wilkowic, zatem można świeżą choinkę no, prosto z plantacji sobie wyciąć, a jeżeli chodzi o bilety na mecz z Piastem Gliwice, wchodzimy bocznym wejściem do hali Trapez, tu od strony Alei Jana Pawła II. 655-295-5529. Halo? Halo, dzień dobry. Witamy serdecznie. O co gramy? Numery 1, 2 i 3. Dwójeczkę. Dwójeczkę. Gramy o choinkę. Dwójeczkę. Może być? I no oczywiście jest. O bilet na mecz z Piastem Gliwice. Teraz który zestaw? A ile jest tych zestawów? Trzy. No to też dwójeczkę. Też drugi. W 2006 roku na torze w Goryczan odbył się finał pewnej młodzieżowej mistrzowskiej rywalizacji. Proszę powiedzieć, co to były za zawody i które miejsce zajął w nich Jurica Pawlic? W którym to było roku? 2006 w Goryczan. Dodam, że oczywiście indywidualne zawody. Dla ułatwienia. To były indywidualne mistrzostwa chyba Europy i Jurica chyba to wygrał, jeśli dobrze pamiętam. Jest nasz ekspert w studiu. Co ty, Jurica, na to? Tak jest. No brakuje jeszcze literki J, ale chyba przyznamy to, nie? Przyznamy. Tak. Przyznamy, nie? Mówił tutaj słuchacz, że mistrzostwa Europy juniorów, także tego, że Jurica był pierwszy, drugi Andrzej Karpow, zdaje się, trzeci Lars Hansen z Danii bodajże. Rok później Jurica w Częstochowie zdobył jaki medal? Ale to srebrny. Srebrny. To oczywiście pytanie poza konkursem i bardziej do Jurycy, bo tu na niego spoglądałem. Czytam drugie pytanie. No już prawie ta choinka jest. Jeszcze jedna poprawna odpowiedź i ta choinka już będzie na własność. Marcin Nowak to wychowanek leszczyńskich Byków, który miniony sezon spędził w PS Rzecie Poznań. A w nowym sezonie do jakiego klubu będzie zdobywał punkty? No jak mi się wydaje, to będzie kolegą klubowym Jurka w Starcie Gniezno. No niestety nie. Przepraszam. Nie, musimy jeszcze jedno pytanie, teraz już będziemy konsekwentni. Trzecie pytanie, takie na wagę choinki, w tym, ale myślę, że łatwe pytanie. Jeżeli gdzieś tam śledzi się na bieżąco, co dzieje się w sporcie żużlowym, to myślę, że bardzo łatwe pytanie. Kto jest aktualnym trenerem Falu Bazu Zielona Góra?
No Piotr Żyto będzie. Piotr Żyto, oczywiście. A Marcin Nowak przeniósł się no troszeczkę dalej niż do Gniezna, bo do Łodzi. I Łodzi, tak... no poprawiłem się, ale już za późno. No niestety pierwsza odpowiedź się liczy, no, wszyscy się, słyszeli, ale choinka najważniejsza jest... w limicie błędu. W limicie błędu, a choinka jest do odbioru oczywiście w Wilkowicach, w firmie choinki z Wilkowic przy ulicy Usługowej 31. Bilet, bo trzeba wejść bocznym wejściem do hali Trapez w poniedziałek, tam wejściem od ulicy Jana Pawła II, nie od tyłu, nie od przodu, tylko z boku, i prosiłbym tylko o imię osoby, która wygrała, a nazwisko prosilibyśmy poza anteną. Dobrze, Hubert. Hubert, gratulujemy. No i do wygrania jeszcze są zestawy książek, są do wygrania również bilety na mecz z Piastem Gliwice. Teraz w naszym magazynie żużlowym krótka przerwa na reklamy. Reklama. Co robisz, synku? No, list piszę. A, do świętego Mikołaja. Nie, do Łupeteusza. W te święta od UPC w prezencie z pakietami promocyjnymi. Telefon Samsung Galaxy A10 albo telewizor Samsung lub Sony. Akcja trwa do 31 stycznia lub do odwołania bądź wyczerpania zapasów. Zadzwoń 813 813 813, odwiedź salon lub upc.pl. Moglibyśmy długo opowiadać o zaletach Volkswagena Passata. Na przykład o jego inteligentnych systemach IQ Drive, które wspierają Cię na każdej drodze. Moglibyśmy, ale wystarczy wsiąść, by poczuć różnicę. Przekonaj się sam u najbliższego dealera. Teraz Volkswagen Passat czeka na Ciebie w wyprzedaży z rabatem do 11 tysięcy złotych. Volkswagen. W Komputronik mamy to na raty. Kup golarkę Philips One Blade Pro, dzięki której możesz przecinać dowolną długość zarostu już od 27 zł i 90 groszy miesięcznie w ofercie rat RRSO 0%. Szczegóły w salonach i na komputronik.pl. Reklama. Reklama. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje Ci się znajomy? To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Ale ekstra okazja w Neonet. Elegancki i funkcjonalny smartwatch Garmin Vivo Active 3 z funkcją płatności elektronicznych za jedyne 949 zł. Nie przegap okazji i kup smartwatch Garmin w sklepach i na neonet.pl. Reklama, reklama. Sport żużlowy i czołowych zawodników regionu wspiera firma Gloss z Ponieca. Reklama, reklama. Żużlowych emocji fanom czarnego sportu dostarcza wyłączny sponsor magazynu żużlowego, dealer samochodów Peugeot, firma B&B. W B&B czeka pełna gama samochodów Peugeot, osobowych i dostawczych, oryginalne części i profesjonalny serwis, najwyższej jakości usługi blacharskie i lakiernicze dla wszystkich marek. B&B. Zapraszamy do salonu i serwisu w Lesznie przy ulicy Poznańskiej 27 oraz do serwisu w Gostyniu, ulica Poznańska 33. Reklama. Wracamy do naszego magazynu żużlowego i gość specjalny Jurica Pawlic, kiedyś były leszczyński Byk, a teraz obecnie zawodnik Startu Gniezno. Jurica, wiadomo, już mówiliśmy, że będziesz dalej mieszkał w Lesznie, natomiast co z całą tą bazą taką logistyczną, jeżeli chodzi o sprzęt, jeżeli chodzi o no, warsztat taki tego przysłowiowy, też miałeś niedawno jeszcze, to gdzieś tutaj niedaleko Leszna. Tak, było cały czas w Lesznie, od przyszłego roku wszystko będzie u mechanika w Toruniu, cały sprzęt, jak będę trenerem, to będę i w tygodniu w Gnieźnie przyjeżdżał tam i w ogóle na zawody będę przyjechał osobiście, a mechanik z motorami przyjdzie z Torunia, także... Czyli mniej więcej spotkacie się w połowie drogi. On będzie miał tyle samo kilometrów z Torunia do Gniezna, co ty z Leszna do Gniezna. Tak, no bo już czasem, no i ja się czuję coraz bardziej
i już nie mam tyle czasu bić przy tych motorach, chcę się więcej zająć sobą, no bo jednak te motory zajmują trochę czasu i była taka okazja, żeby współpracować razem. Jestem jak najbardziej za i zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Czyli jakaś zmiana przed tym nadchodzącym sezonem jest, jeżeli chodzi o logistykę, o usadowienie, umiejscowienie warsztatu? No tak, mówię, dzisiaj jest bardzo ciężko znaleźć dobrego mechanika, on naprawdę jest bardzo dobry, doświadczony i chętny do współpracy i tu nie było co rozważać, po prostu przyjąć tą ofertę i zobaczymy, jak nam to wyjdzie. A co z tunerami? Komu powierzysz silniki? No na pewno będą silniki Fleminga Graversena, ale z kolei serwisował ich będzie Wiciu z Bydgoszczy. Także to jest taka współpraca, która się na razie bardzo dobrze układa. Też silniki testuję. To jest dopiero taki początek z Ashleyem, ale też wyraził chęć współpracy. Zobaczymy, który będzie lepszy, ale w żużlu no nigdy nie można spać. Zawsze trzeba szukać czegoś nowego i jeszcze jak najbardziej na twardych torach, jak jest w Gnieźnie, nieraz się bardzo ciężko dopasować. No właśnie, ty tak nie do końca lubisz takie twarde tory. No tak, przez te dwa lata trochę się to zmieniło, ale jeszcze w tym roku brakowało tego materiału po samym płocie czy na starcie. Na pewno będziemy zmieniać na przyszły rok trochę tor, żeby każdemu z nas przypasowało i no, żeby ten nasz tor własny był większym adutem. Wrócimy do naszej rozmowy, a przenosimy się na moment znowu do Galerii Leszno. O wrażenia po tej imprezie, po tych żużlowych Mikołajkach zapytałem trenera tych zimowych przygotowań Fogouni do sezonu, Michała Turyńskiego, który w takich Mikołajkach brał udział po raz pierwszy. No niesamowita popularność żużla w Lesznie, no to jest bardzo zasłużony dla naszych zawodników i wydaje mi się, że super inicjatywa, super sprawa, że zawodnicy przede wszystkim są dla kibiców, że sport jest dla kibiców i to na tym powinno polegać. No dzisiaj taki intensywny dzień, bo i wizyta w szpitalu, i gdzieś tam choinka, gdzieś tam władze miasta. Jak najbardziej, no trzeba się wszędzie pokazać, trzeba przede wszystkim pokazać też, że pomagamy, że robimy dużo dobrych rzeczy i to przede wszystkim powinno na nowy sezon skutkować tym, że przede wszystkim będą też żużlowcy postrzegani jako normalne osoby, które chcą pomóc, mimo tego, że ciężko pracują, że robią to wszystko dla innych. Z racji tych spotkań dzisiaj dzień wolny od treningu? Nie, absolutnie. Wracam do Wrocławia, prowadzę jeden trening i sam też trenuję, także z sali wyjdę dzisiaj o godzinie 22. A jeżeli chodzi o leszczyńskie byki, oni dzisiaj mają wolne? Nie, my tutaj o 8.30 już trenowaliśmy na sali, ponad godzinę, leciutko ponad godzinę ostro trenowaliśmy, bo wiedzieliśmy, że dzisiejszy plan dnia będzie mocno napięty, więc najpierw trening, a później teraz wszystko, co dla kibiców zrobiliśmy. Co możesz powiedzieć o leszczyńskich zawodnikach po tych już kilkunastu treningach? Przede wszystkim to są chłopaki, które nie odpuszczają, wiedzą po co trenują, wiedzą gdzie chcą być i ta świadomość daje im dużą przewagę nad wszystkimi, że przede wszystkim mają świadomość, że żeby być najlepszym trzeba ćwiczyć, nie? Ćwiczenie czyni mistrza i to jest podstawa wszystkiego, zarówno w sportach motorowych, jak i w sportach, które ja preferuję, czyli w sportach walki. Praktycznie pokrywamy się w 100% w tej temacie. A jeżeli chodzi o przerwę świąteczną, będzie jakaś? Żużlowcy mamy przerwę od 20 w treningach do 3 stycznia, z tego co pamiętam, z rozpiski naszej treningowej. I to będzie przerwa, którą mają poświęcić m.in. dla siebie, na leciutki rozruch tylko i wyłącznie i odpoczywać. Mamy za sobą testy na wrocławskim AWF-ie. Jak one wypadły? Znaczy, z tego co wiem, ogólnie wypadły dużo lepiej niż w poprzednich latach, natomiast jeszcze jesteśmy z trenerami umówieni na takie opisanie i ogólne, że tak powiem, obranie kierunku rozwoju naszych treningów ogólnorozwojowych, więc jeszcze przed tym wszystkim poinformujemy na pewno o sytuacji, jaka nastąpi. Tyle Michał Turyński, a skoro mówimy tutaj o zimowych przygotowaniach do sezonu żużlowców, a jak Jurica przygotowuje się do sezonu? Czy tu gdzieś w Lesznie, w Chorwacji, czy będzie na to więcej, mniej czasu? Nie, no musi, no to zawsze musi być czas. Mieliśmy w sobotę testy.
Przed przygotowaniem do następnego, zobaczymy, w marcu będą kolejne testy, czy będzie progres, który musi być, ale tak, no, trzeba sobie wziąć czas na treningi. Jak jestem w Polsce, a zimą to nie za dużo, to bardziej jest bieganie włączone i coś takiego, a w Chorwacji trafiłem na dwóch bardzo dobrych trenerów, bardzo dobra sala, gdzie ćwiczymy, nie wiem jak się to po polsku, ale tylko ciałem, żadne tam ciężary, bo oni też się interesują żużlem i wiedzą, że masy jak najmniej, ale znowu, żeby mięsień i to wszystko było. I dla mnie, jak jest sezon, ja się bardzo dobrze czuję z tym i na razie nie zmieniamy, tylko dopełniamy. Jak mamy jakąś nowinkę albo coś, to próbujemy to włączyć w treningi i no, jak progres musi być z roku na rok. Tyle Jurisa Pawlic, jeżeli chodzi o te zimowe przygotowania. No, my wracamy do naszego konkursu, bo do wygrania są książki o tematyce żużlowej autorstwa Wiesława Dobruszka. Te książki ufundowało wydawnictwo Danuta. Jeżeli ktoś nie wygra, zapraszamy do księgarni osiedlowej przy ulicy Westerplatte, oczywiście w Lesznie, do informacji turystycznej na ulicy Słowiańskiej, do saloniku prasowego na ulicy Narutowicza, a można także nabyć te całe zestawy książek w siedzibie firmy Danuta, oczywiście po wcześniejszym umówieniu się. Choinka z plantacji choinki z Wilkowic już ma swojego właściciela, no a teraz zestawy książek i bilet na poniedziałkowy mecz z Piastem Gliwice, mecz Ekstraligi, Ekstraklasy, przepraszam, w futsalu. 6552955529. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry, już nie pytam o co gramy, bo zostały nam zestawy książek do wygrania. Choinka już ma swojego właściciela. Który zestaw? Pierwszy, czy może trzeci? To trójka nie będzie. Trójka, tak? O kim mowa? Urodził się w 1974 roku. Licencję żużlową zdał w 1990 roku. W 1993 roku zajął czwarte miejsce w finale indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów. Czy już może... Piotr Baron. Piotr Baron, oczywiście. Piotr Baron. Dodam, że jeszcze startował w klubach z Grudziądza, Torunia, Opola i Wrocławia. Tradycyjnie jeszcze jedno pytanie. No i można się zgłosić do siedziby naszego radia przy ulicy Sienkiewicza 30A po zestaw książek. Kto w tym roku wygrał finał Złotego Kasku? Tegoroczny finał Złotego Kasku... Krzysztof Kasprzak. Krzysztof Kasprzak, który zresztą tydzień temu był tu w magazynie żużlowym. No i tradycyjnie prosiłbym tylko i wyłącznie o imię, a nazwisko poza anteną? Radosław. Radosław. Książki do odbioru oczywiście w siedzibie naszej redakcji. Bilet, boczne wejście hali Trapez. Czy byłeś już może na meczu tej futsalowej Ekstraklasy w Lesznie? Oj, urwał nam się. Chciałem jeszcze zadać pytanie, a niestety słuchacza już na antenie niestety nie mamy. Jurisa, mnóstwo obowiązków związanych z zaangażowaniem się w gnieźnieński start. Rozumiem, że czasu na inne rywalizacje w innych ligach raczej nie będzie. Na razie nie szukamy, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie na początku. Zawsze będzie... Już były w tą zimą okazję, żeby pojeździć w innych ligach, ale mówię, skupiamy się na lidze polskiej. Na pewno, że trochę zajmie czasu trenowanie młodych. Chcę spędzić z nimi jak najwięcej czasu, bo jednak jeżeli chcemy, żeby ten żużel się rozwijał, no to trzeba tych młodych jak najbardziej uczyć. Też taka motywacja jest, bo jestem prawie z Leszna. I widzę, jak w Lesznie się szkolują młodych zawodników i jak dobrze im to wychodzi. Na pewno zawsze, jak jestem w Lesznie, mogę porozmawiać z trenerami i wymienić się radami, nauczą mnie czegoś. Także na pewno dla mnie to zaowocuje i żeby to przekazać młodym. Tych imprez młodzieżowych na pewno jest co niemiara, bo i te drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów i jakieś inne turnieje będzie się gdzie objeżdżać razem z tymi młodymi zawodnikami. No tak, w tym roku byłem na 3-4 zawody i mogę powiedzieć, że to jest naprawdę czasami bardzo fajne zawody.
Też się można czegoś nauczyć, bo patrzysz na tych zawodników bez żadnego stresu, patrzysz jak objeżdżają linie jazdy na danych torach, czy to ekstraligowe, czy pierwszoligowe, i też się można nauczyć od nich czegoś, a też nieźle ściganie mają. Tyle Julica Pawlic, my wracamy na te żużlowe Mikołajki. Fani Leszczyńskich Byków ciągle są głodni kolejnych sukcesów, no i kolejnego drużynowego Mistrzostwa Polski. Emila Sajfudinowa zapytałem o to, czy podobne odczucia mają również żużlowcy. No, na pewno, na pewno. A wygrywanie się nie nudzi, a przegrywanie tylko dodaje takie przemyślenie, optymizmu i żeby walczyć o ten kolejny tytuł. Także na pewno nie będziemy myśleć o przegrywaniu, tylko będziemy właśnie o tym głodzie myśleć, żeby tylko wygrywać, i naprawdę będziemy wszystko robić, żeby zrobić ten kolejny tytuł. Na pewno pierwsze zadanie będzie takie, żeby wejść do playoffów, a w playoffach już na pewno, jak wszyscy już mają doświadczenie, że to jest inna bajka i będziemy tam próbować. Tu widać mnóstwo kibiców ze smartfonami, aparaty fotograficzne. Za chwilę na pewno gdzieś wyskoczy ta lawina różnego rodzaju zdjęć. Tak, no na pewno. Fajnie, że tak, jest taka okazja chwilowa, żeby spędzić czas z kibicami. I na pewno w sezonie, jak mówiłem już wcześniej komuś, że na pewno tego czasu mniej jest, bo jest po meczu jest mniej czasu, bo potrzebujemy jakiś swój prywatny czas do regeneracji i gdzieś non-stop te podróży, także teraz jest trochę czasu i postaramy się spędzić tutaj. Dzisiaj intensywny dzień, bo i szpital, i rynek, i władze miasta. Jest dobrze. Emil, wakacje już za tobą, czyli teraz pełną parą ruszasz do ćwiczeń. A nawet nie przestawałem, także cały czas, nawet na wakacjach, pełną parą wszystko się ruszało. Święta w Polsce czy w Rosji? Jeszcze nie wiem. Czyli jakiś wybór pozostaje? Jeszcze tak, jeszcze nie myśleliśmy z rodziną. Jeszcze nie mamy pomysłu. A te zimowe przygotowania w Bydgoszczy teraz póki co? Tak, cały czas Bydgoszcz. Tyle Emil Sajfudinow. Ja przypominam, że zdjęcia z tej imprezy znajdziecie Państwo na portalu regionu sport.lk.pl. Jurica, no tak się składa, że ten start gnieźnieński, no tak trochę bliski jest także Leszczyńskim Bykom, bo iluś zawodników na przestrzeni lat z Leszna startowało w barwach drużyny gnieźnieńskiego startu. Mówiłeś, że to taka drużyna, taki klub poukładany, mierzący, realnie stąpający po ziemi, bez jakichś wygórowanych ambicji, bez szaleństw, no ale oczywiście wynik jest na pierwszym miejscu i każdy chce, żeby ten wynik w przyszłym roku był jak najlepszy. Ale nikt chyba głośno nie mówił o awansie tak do tej Ekstraligi. No tak, marzenia mamy i mi zawodnicy, jak i zarząd, żeby był jednak ten finał pierwszej ligi. Wiadomo, w tym roku byliśmy blisko, nie udało się, ale z roku na rok klub robi postępy, czy to finansowo, bo go robili ten klub od zera. Od minusa. Od minusa, na razie, tak jest. Można powiedzieć. I coraz jest lepiej. Na pewno, mówię, mamy marzenie, żeby ten finał był, ale też są realia, będziemy się starać. Będziemy się starać, żeby był budżet, jeżeli dojdzie do tego, że wejdziemy do Ekstraligi, bo wiadomo, że to inna półka i inne finanse, ale widzę co roku progres, no i ludzi, którzy tak twardo stąpują po ziemi. Niektórzy mówią, no właściwie pretendent do awansu do Ekstraligi z tej pierwszej jest jeden, drużyna Toruńskich Aniołów, no i reszta właściwie nie ma po co jechać. Bardzo dobrze, niech tak mówią, bo przynajmniej nie będą męczyć innych klubów, niech one będą faworytem, a my się będziemy bawić żużlem i na koniec roku pociągniemy kreskę, zobaczymy, gdzie kto stoi. No właśnie, to też taka presja na drużynę z Torunia, bo oni po prostu muszą. Tam jest mocne ciśnienie powrotu do tej najlepszej, najwyższej naszej klasy rozgrywkowej, a to tak oczywiście życzymy każdemu jak najlepiej, ale to przy takim ciśnieniu nie zawsze wszystko wychodzi. No właśnie, bardzo dobre zawodnicy są tam. W tym roku też byli. Też, ale tak, chciałem powiedzieć, że to w teorii jest jedno, a praktyka i tor pokazuje całkiem inaczej.
w tym roku było też, że Star Gniezno nic nie zrobię, a tu playoffy były i nawet mówię, brakowało minimalnie do samego finału. Mi się wydaje, że bardziej ważne jest, żeby ten team był jako jedno, żeby był zgrany w Ekstralidze, to można zobaczyć w teamie Unii Leszno, że to jednak jest ta jedna rodzina. To samo w pierwszej lidze jest u nas w Gnieźnie, naprawdę każdy każdemu pomaga i chętnie się spotykamy i zostajemy po zawodach, nikt nie ucieka nigdzie, bo wszyscy się razem bardzo dobrze czujemy. Czyli taki wzór troszeczkę leszczyński. No tak, mówię, ja sam przeszedłem parę klubów, dużo czasu spędziłem w Lesznie, wiem ile to jest ważne. Próbuję to wprowadzić tam, ale już jak naprawdę każdy zawodnika jest bardzo, bardzo dobry, normalny, koleżanski i to wszystko dużo lżej funkcjonuje. Przenieśmy się ponownie do Galerii Leszno na te żużlowe Mikołajki, a kibice przenieśli tam też dla niektórych żużlowców takie mikołajkowe prezenty. Agnieszko, na ciebie zawsze można liczyć w te Mikołajki i widziałem, że miałaś jakiś prezent dla Janusza. No tak, w tym roku dla Janusza Kołodzieja wyhaftowałam jego wizerunek, jego zdjęcie z finału indywidualnych Mistrzostw Polski tutaj w Lesznie, gdzie wygrał. No Janusz był trochę zaskoczony, ale myślę, że mu się spodobał obrazek. To takie wierne odbicie? Tak, to takie zdjęcie znalazłam tam na internecie, bodajże Sportowe Fakty udostępniły i wyhaftowałam tą podobiznę. Jak długo haftowałaś? No, zaczęłam we wakacje standardowo jak rok temu i można powiedzieć, że to na świeżo, bo wczoraj skończyłam. Czyli jeszcze ciepłe? Tak, jeszcze ciepłe, bo muliny zabrakło, ale brat poratował, poszedł do sklepu i kupił. I jak oceniasz to spotkanie tutaj? A bardzo miło jak zawsze, fajna atmosfera, można porozmawiać z zawodnikami, zrobić sobie zdjęcia, parę słów powymieniać, także fajnie. Leszczyński bieg Janusz Kołodziej, który przed momentem otrzymał od jednej z fanek Unii Leszno, no taki dosyć chyba niespodziewany upominek mikołajkowy. No dokładnie tak, jestem wyhaftowany z podium, z Mistrzostw Polski, że to czwarty tytuł mój, no taka naprawdę nietypowa niespodzianka i prezent tym razem dla mnie, czyli taki Mikołaj. I bardzo dziękuję dziewczynie za to, że poświęciła tyle czasu i siły, żeby po prostu stworzyć takie dzieło i po prostu mi go podarować. Mówiła, że haftowała od wakacji do wczoraj. O matko, to mi nie zdążyła już tego przekazać dziewczyna, ale tak właśnie myślałem, że dużo ją to kosztowało sił i czasu. Rozumiem, że ten obrazek gdzieś zawiśnie na jakimś honorowym miejscu. No oczywiście tak. Jeszcze zastanowię się gdzie, ale na pewno w domu będzie u mnie. Janusz, bardzo intensywny dzisiaj dzień, bo i szpital, i wiele innych instytucji, firm odwiedzonych w Lesznie. Można powiedzieć, jak co roku jesteście ciepło przyjmowani. Oczywiście tak. Bardzo dziękujemy wszystkim za miłe powitanie, za miło spędzony czas. Jest to dla nas, wiadomo, intensywny dzień, bo jesteśmy zagonieni, że tak powiem, od rana do wieczora, bo rano zaczęliśmy dzień od treningu o 8:30. No i tak po prostu ciągniemy, ale dobrze, bo on był taki pobudzający, że co prawda momentami siły nam troszeczkę opadają, bo jednak jest pewne zmęczenie, ale to już jest ostatnie spotkanie i na pewno damy radę. A propos treningów, czy Michał Turyński ostro daje w kość? Tak, tak, daje w kość, ale temu służy trening, więc nie przychodzimy na trening sobie posiedzieć czy pogadać, tylko po prostu przychodzimy po to, żeby poćwiczyć, a jak przy okazji wiadomo, że się krzywimy od bólu, to znaczy, że czujemy, odczuwamy ten trening. Co prawda dzisiaj piątek, więc jesteśmy po kilku seriach treningowych i czasami zakwasy długo nie opuszczają. No ale mamy teraz sobotę, niedzielę, więc będzie czas dojść do siebie. To Janusz Kołodziej, który dostał prezent mikołajkowy. Teraz myślimy już o prezentach gwiazdkowych, a myślę, że dobrymi prezentami dla kibiców sportu żużlowego będą książki autorstwa Wiesława Dobruszka, oczywiście te o tematyce żużlowej, a także karnety na mecze leszczyńskich byków w nadchodzącym sezonie, czy też gadżety różnego rodzaju też żużlowe, klubowe, które pojawiły się ostatnio, te nowe w sklepie
klubowym mieszczącym się w Galerii Leszno. Wróćmy do naszego gościa, bo nasz gość wczoraj posmakował nieco innej dyscypliny sportu, bo mimo chłodu, mimo bardziej jesiennej aniżeli letniej pogody, wystartowałeś w Gnieźnie w zawodach speedrowerowych. No tak, wczoraj miałem okazję pierwszy raz w żywo na oczy i w ogóle usiąść na rower, a historia była taka, że tydzień temu powiedzieli, że zapisali mnie na rowery, jak będzie prezentacja. No to myślałem, że jakieś charytatywne po drodze będziemy gdzieś jeździć rowerami, a tu nie, mówią speed rower. Także dzień wcześniej trochę byłem stresowany, jak to mi wyjdzie, ale frajda bardzo duża i na pewno bardzo duży szacunek za zawodników, bo jednak te cztery kółka, tyle kondycyjnie weźmę energię, bo jednak te 50-60 sekund cały czas trzeba mocno pedałować, a do tego jak widziałem, jak ci, którzy jeżdżą w lidze i te zawodowcy, bym powiedział, jakie to jest na fair play, ale jednak ta agresja w wejściach, w łukach i w samych łukach. Większa niż żużlu. Tak, jak się to jeździ, no to na pewno szacun i na pewno mnie przyciągnęli do tego sportu. Może go nie będę profesjonalnie uprawiał, ale od czasu do czasu na pewno i na pewno będę chodził na zawody. Ale niektórzy zawodnicy rozpoczynali swoją żużlową karierę od speedrowera. Rafał Dobrucki, Adam Skórnicki tu w Lesznie. No przecież to taka kolebka, jeżeli chodzi o speedrower. No to nawet jakby nie do zawodów amatorsko sobie powiedzieć, to kondycyjnie to jest naprawdę bardzo dobry sport. Adrenalina jest cały czas. Sam wiem, bo wczoraj po drugim, trzecim biegu jak jechałem, to już nie poczułem, jak ciężko jest, tylko żeby tego wyprzedzić. I to się tak pedałuje, że przed samym finiszem to już się czarno i ciemno robię przed oczach, także na pewno frajda, super. Jest taśma, są cztery okrążenia, także można poćwiczyć refleks, można poćwiczyć starty. No, na łokcie nie do końca tak w sporcie żużlowym wychodzi, ale tu rzeczywiście ten kontakt z zawodnikiem drużyny przeciwnej jest bliższy. No, jest bardzo mocny kontakt. Widziałem kiedyś na wideo, ale nigdy w żywo. I jak zobaczyłem, jak oni jeżdżą, jak się spotkali cztery taki profesjonaliści, to mówię, niemożliwe, ale naprawdę adrenalina i super zabawa. W Chorwacji to zupełnie nieznany sport? Nie, tam w ogóle nie ma coś takiego. Pamiętam, ja jak byłem młody, to zwykłymi rowerami na drodze się coś takiego robiło, ale nie w kółko. Nie w kółko i nie tory. Tyle Jurica Pawlica. Przenieśmy się ponownie do Galerii Leszno i oddajmy też głos kolejnemu leszczyńskiemu, Bykowi. Bartosz Smektała, wszyscy wiedzą, że senior od przyszłego roku, tu tych zdjęć było mnóstwo. O co cię pytali przy okazji kibice? Ogólnie o sezon, o zdrowie, o przygotowania, czyli jak co roku. Jak co roku tradycyjnie, no ale tradycyjnie też były życzenia, żeby Pogonia Leszno w przyszłym roku również stanęła na tym najwyższym stopniu podium drużynowych mistrzostw Polski. No oczywiście, po to się ścigamy. Ostatnio nawet z kimś rozmawiałem, bo zawsze, żeby trzy razy, żeby zrobić tego mistrza, dlaczego by nie zrobić cztery? A mamy to przecież w zasięgu, zresztą jak każda drużyna, dlatego też staramy się o kolejne złoto. Widać, że kibicom nie przejadło się. Właściwie tutaj można powiedzieć, funkcjonuje takie powiedzenie, apetyt rośnie w miarę jedzenia. A oczywiście, że tak. Tak to właśnie jest. Zresztą nie tylko kibicom, nam zawodnikom też chce się nadal cały czas wygrywać. Bartek, ty jeszcze tak do końca sezonu nie zakończyłeś, bo ostatnio zdaje się, że kręciłeś takie towarzyskie kółka na stadionie w Dalabuszkach. Tak jest, ale to tak oczywiście w formie zabawy, żeby troszkę się poruszać, tym bardziej, że miałam taką troszkę dłuższą przerwę ze sportem, więc zależało mi na tym, żeby wsiąść jeszcze na motocykl i troszkę sobie pojeździć. Jak oceniasz treningi Michała Turyńskiego, bo to taka nowa dawka tych sportowych emocji? No poziom jest naprawdę wysoki, no i zasuwamy ostro, co tu dużo mówić, treningi są wymagające, ale
no, jeśli chcemy być przygotowani do sezonu i walczyć o kolejne złoto, no to tak to właśnie musi wyglądać. Dziś spotkanie oko w oko z kibicami, ale rozumiem, że do magazynu żużlowego, naszego radiowego, też padniesz. Oczywiście. Czekam na zaproszenie. Zaproszenie jest permanentne, ustalimy tylko termin. Dobra, będziemy na telefonie. No i myślę, że w najbliższym czasie Bartek Smektowa pojawi się tu w naszym studiu przy ulicy Sienkiewicza w Lesznie. Szybciutko jeszcze jeden zestaw książek ufundowany przez wydawnictwo Danuta, autorstwa Wiesława Dobruszka. Ja przypomnę, że jeżeli ktoś nie wygra, może te książki kupić w księgarni osiedlowej przy ulicy Westerplatte, informacji turystycznej w Lesznie, przy ulicy Słowiańskiej, saloniku prasowym, przy ulicy Narutowicza i w siedzibie firmy Danuta. Po uprzednim umówieniu się usystematyzujmy też, że choinkę odbieramy w Wilkowicach przy ulicy Usługowej 31. Tam mieści się plantacja choinki z Wilkowic, ale można je też kupić na targowisku w Lesznie przy ulicy Holenderskiej, a bilety na mecz futsalu należy wejść bocznym wejściem do hali Trapez, to, które zwykle jest zamknięte, może tak najłatwiej będzie zlokalizować to wejście. 655-2955-29. Został nam jeden zestaw pytań. Halo? Halo? Witam serdecznie. Witam serdecznie. Rozumiem, że dzisiaj nie wygraliśmy jeszcze w konkursie. Nie, nie, nie. Czytam pytanie. Kto jest aktualnym trenerem toruńskich Aniołów? Tomasz Bajerski. Tomasz Bajerski. No i kolejne proste pytanie. Ekspert siedzi naprzeciwko mnie tutaj. Wymień przynajmniej trzy polskie kluby, w których startował do tej pory Jurica Pawlic. Simpa Lublin, Unia Leszno, Marma Rzeszów, Sparta Wrocław, Biokiem Grudziądz. I oczywiście Start Gniezno. Oczywiście Start Gniezno. No, widać, Jurica, że kibice twoją karierę znają doskonale. No bardzo fajnie. Nawet, że ten Lublin był wspomniany, nie? Na samym początku tak. Kariery. Czy jakieś pytanie może masz do... Tak, oczywiście. Tak. Chciałem zapytać, jakie plany ma na starty za granicą i oczywiście czy zamierza jeszcze wrócić do Unii Leszno i takie w planach, powiedzmy. I czy... Gdzie spędza święta właśnie? Chciałem zapytać. O świętach też porozmawiamy. Prosiłbym tylko o imię, bo nazwisko poza anteną. Jacek. Jacek. Także pytania do Jurycy też są. Rozpoczniemy od tych zagranicznych, o ligach. Dziękujemy ci, Jacku. Gratulujemy książki już od jutra do odbioru. A czy byłeś na... Oj, nie mamy Jacka już na antenie, niestety. Chciałem go zapytać też o mecz futsalowy Ekstraligi, ale no to o futsalu z Jurycą sobie porozmawiamy, bo po sąsiedzku gdzieś tam Serbowie dobrze grają, gdzieś ten sport się też tam rozwija, jest gdzieś popularny. Rozpoczniemy od pytania naszego słuchacza. Starty zagraniczne. Ligi, o ligach mówiliśmy, a co z jakimiś eliminacjami do Seku, do Grand Prix? Jak na to się zapatrujesz? Czy masz jakieś plany? No na pewno. Ja powiem, że mi się taka jakby druga kariera otworzyła po tej mojej przerwie i całkiem inaczej do tego wszystkiego podchodzę. Te pierwsze dwa lata było tak, żeby to wejść znowu wszystko, bo jakby się uczyć. Nie jazdy, ale samego siebie od nowa. Na pewno ambicje są większe z roku na rok i te wyniki no, indywidualnie trochę lepsze, ale wiem, że mi brakowało jeszcze do samych Grand Prix Challenge czy Challenge do Seku. Na pewno będę przystąpić do tych zawodów, do eliminacji, bo ja jako Chorwat mam takie szczęście, że zawsze dostaję miejsce, nie mam takich... Zawsze dla Federacji Chorwackiej jest miejsce, nie potrzeba złotych kasków, nie potrzeba eliminacji, masz miejsce. No tak, to jest... Ale to też ciężar, tak jak mówiliśmy, że cały ciężar właśnie tego chorwackiego sportu żużlowego ty dźwigasz na swoich barkach. No tak, też ma coś w tym, ale na pewno przystąpimy do tych zawodów poważnie, z chęcią, a z dużą ambicją. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie i co się uda zrobić. Hasło święta. Tu przed momentem Emil mówił, że ma dylemat. Czy spędzić te święta w Polsce, czy pojechać do Rosji? Ty rozumiem, że jednak Chorwacja. Tak, na pewno będzie to w Chorwacji. Cała rodzina tam jest. Trochę mamy inne, w zasadzie takie same święta jak w Polsce, ale kuchnia jest jednak nasza, chorwacka bardziej i spędzimy wszyscy razem.
są prezenty i kto je przynosi. Czy Mikołaj, czy tak jak tutaj u nas w Lesznie Gwiazdor, czy może ktoś inny? Mikołaj przynosi w nocy, i chyba to jest, no tak normalnie u nas jest, że Mikołaj. Nie Gwiazdor. Nie Gwiazdor. U nas mówi się, przynajmniej w Wielkopolsce, że jak gwiazdka to Gwiazdor i to Gwiazdor przynosi, to jeszcze nie wieczorem, tylko on przez komin jakoś ponoć wchodzi. No właśnie, no tego nie wiemy, nie? Czy w Chorwacji również przez komin? Tak, chyba tak. Chyba tak. A jeżeli chodzi o te potrawy, bo to nas też interesuje, jak wygląda ta kuchnia chorwacka, jak wygląda ten świąteczny stół u nas, no wiadomo, temat numer jeden, karp ten wigilijny musi być, oczywiście świąteczny, później nieco inne potrawy, muszą być kluski z makiem, które uwielbia Krzysztof Kasprzak, bo przyznał się tu tydzień temu, że to go najbardziej, jeżeli chodzi o ten stół świąteczny, interesuje, a jak to wygląda w Chorwacji? No i Jurisa, przede wszystkim twoje takie ulubione świąteczne danie. No na pewno to nie jest karp, ale na pewno też nie wytłumaczę, jakie są to potrawy w Chorwacji, bo ciężko mi to na polski. To podaj nazwę, może ktoś sobie wygoogluje w internecie. Ale na pewno te stole się robią za duże. Za dużo tego jedzenia jest. No takie, bo to jednak tak jest wioska u nas i to są inne już, nie jak w miastach, standardy i ludzie w domu mają i zwierzęta i różne rzeczy, no to zawsze jest, mówię, ilościowo za dużo tego. Ja jako sportowiec zawsze unikam to, bo jednak niepotrzebne te 2-3 dni dużo jeść, a później 2 tygodnie tego pozbywać się. Ja osobiście jakieś tam sfaworyzowane jedzenia nie mam. Mówię, te treningi się zaczęły, wiem ile mnie to kosztuje wysiłku i nie chcę to zmarnować w jeden, dwa posiłki. Bardziej to mi zależy, żeby dzieci poczuły tą tradycję i żeby one za dobrych parę lat swoim dzieciom to przekazały. A z racji tego, że sporo czasu spędzasz w Polsce, czy jakieś polskie potrawy mówisz w domu, teraz dzisiaj zrobimy bigos świąteczny? Powiem szczerze, że teraz się przyzwyczaiłem do wszystkiego w Polsce. Najciężej mi było do sałatki, bo są słodkie. U nas tego nie ma. To początek był najcięższy się przyzwyczaić, a teraz mogę wszędzie i wszystko zjeść i żeby tam powiedzieć, co najbardziej smakuje, nie wiem, jestem otwarty na dobre jedzenie. Co z prezentami? Już gdzieś przygotowane dla całej rodziny, przede wszystkim dla dzieci? No tak, zawsze się trzeba postarać o to. Też muszę pochwalić i żonę, i swoje dzieci, że naprawdę mnie wspierają. Córki są bardzo małe, no 10, 9 i 6 lat, ale już rozumią ten żużel, rozumią, kiedy jest dobre zawody, kiedy są słabe i ich słowo po słabych zawodach znaczy więcej niż jakikolwiek psycholog czy cokolwiek, także to na pewno cieszy. Też jest taka nowość, teraz już po wszystkim to i mogę powiedzieć, że zostanę ojcem po raz trzeci. No gratulacje! Także gratulacje. Na pewno prywatnie życie no idzie super i do przodu dzieci to dla mnie takie mistrzostwo świata. Może to teraz syn będzie? Nieważne co będzie, ale obie wszystko zdrowo i dobrze, a dużo ludzi się pyta teraz syn, żeby na żużlo, a jakoś mnie ta temat nie przyciąga, żeby na żużlo, żeby przechodzi to wszystko, co ja, a z drugiej strony wiem, ile dobrego to mi dało. Co z choinką? Czy choinka u nas tutaj jest taka, co prawda sztuczna, mała, a co, jak to wygląda w Chorwacji? Jestem w mieszkaniu i na razie to jest sztuczna, nieprawidłowa, bo szkoda by było ją wyrzucić. Kiedyś to było w domu, to prawdziwą mieliśmy z korzeniami i po każdych świętach je posadziliśmy gdzieś na obok stadionu, czy no, gdzieś w polu, że jednak się przyjęła i wzrosła. Tyle Jurisa Pawlic. A na tych żużlowych Mikołajkach trudno było dopchać się do Jarka Hampela. Ogólnie zainteresowanie tym spotkaniem jest niesamowite i fajnie, że mamy okazję te Mikołajki ponownie gościć tutaj w galerii, spotkać się z tak liczną grupą kibiców, młodych, małych,
dzieciaków, dorosłych ludzi, którzy przychodzą, wspierają nas cały czas podczas meczów, ale i też są w tym okresie przerwy, kiedy w tym momencie muszą się spotkać i zwyczajnie pogadać o zeszłorocznym sezonie i o tym, co nas czeka w przyszłości. Jak widać, kibicom wasze sukcesy się nie znudziły jeszcze. No widać, że nie. I to też powoduje, że cały czas jesteśmy zmobilizowani do tego, żeby dalej robić to, co robimy i żeby nam to wychodziło. Liczyłeś, ile zdjęć z kibicami sobie dzisiaj zrobiłeś, tego się nie da policzyć. Nie, ale to jest bardzo miłe. No mówię, tak naprawdę no to każdy, kto się pofatygował, świadczy o tym, że jest kibicem swojej drużyny i to na pewno nas bardzo, bardzo cieszy, że chociaż przez tą godzinę czy dwie mamy szansę sobie ten czas jakoś mile spędzić. Młodzieżowiec z Pogoni Leszno, Dominik Kubera, można powiedzieć, zmęczony całym dniem spotkań, wizyt i różnego rodzaju jeszcze okazji do rozmów z kibicami? Nie, jest całkiem okej. Zawsze co roku gdzieś staramy się być, staramy jeździć i jesteśmy dla kibiców i super. Jesteś, można powiedzieć, chłopakiem stąd. Rozumiem, że tu znajomych nie brakowało i to takich, można powiedzieć, także z przysłowiowej Piaskownicy. No dokładnie, gdzieś tutaj myślę, że same znajome twarze albo też twarze, które się też powtarzają z różnych spotkań, więc... Kibiców mamy sporo i wielu, więc super, tylko się cieszyć. Rozumiem, że większość tych życzeń była związana z czwartym z rzędu tytułem drużynowych mistrzów Polski. Dokładnie tak, też było mnóstwo gratulacji za ten sezon i też jakby na przyszły, żeby wszystko było ok. Tutaj dużo, dużo życzeń, żeby było co najmniej tak jak w tym. Już ten okres przedświąteczny czuć tutaj w galerii, czy tak na razie te Mikołajki to taka gra wstępna? Myślę, że oczywiście, że czuć, bo już tutaj coraz ciężej nam jest zaparkować samochody pod naszą galerią, więc stąd wiadomo, że już jest coraz więcej ludzi, święta to tuż, mnóstwo ludzi gdzieś tutaj zakupy świąteczne już sobie planuje, no bo już święta Bożego Narodzenia już tuż. A być może Bartka i Dominika, no usłyszymy w magazynie żużlowym jeszcze przed świętami, a może jeszcze przed nowym rokiem. I jeszcze na koniec tej wizyty w Galerii Leszno oddajmy głos kibicom. Przed chwilą z Dominikiem wymieniły się takie dosyć mocne uściski, to znaczy, że Dominik jest wam bliski. Tak, bardzo lubimy Dominika, świetnym naprawdę zawodnikiem i bardzo nas to cieszy, że ma taki bardzo fajny kontakt z panami. No Dominika nie sposób nie lubić. Dokładnie tak, jest bardzo tutaj miłe, szczególnie, że jak były małe dzieciaki i dużo osób się przepychało, to właśnie Dominik zaingerował, że jednak trochę luzu i te dzieciaki niech dojdą na spokojnie, bo nie ma co się przepychać. Zdjęcia, rozumiem, z Dominikiem już były. Tak, oczywiście zrobione. Gdzieś pojawią się na fejsie? W Instagramie. O, chyba tam już jest cała kolekcja. Tak, dokładnie, jest w czym wybierać. Jesteście fankami z Leszna, czy przyjechałyście specjalnie? Jesteśmy fankami Unii Leszno, ale jesteśmy fankami z Miejskiej Górki. Rozmawiał pan z nami również na pożegnaniu Zęgiego, czyli to są dokładnie te same fanki, które pan już zna. O, przyznam się szczerze, że nie pamiętałem starość. Rozumiemy jak najbardziej. Widzę, że tutaj kibic uzbrojony we wszystkie atrybuty leszczyńskich byków. Jest koszulka Janusza Kołodzieja. Oczywiście. Rozumiem, że Janusz to taki najbardziej ulubiony zawodnik. Oczywiście, ulubiony. Mój idol na meczu ogólnie, finałowym. Cały czas kibicowałem, aż straciłem głos. Po meczu była mocna feta. No jak zawsze, nie? Janusz podszedł, piękne zdjęcie. Jak dzisiejsza impreza też jest wspaniała, czyli Mikołajki sezon 2019. No i co mogę więcej powiedzieć, nie? Jest wszystko elegancko i tak myślę, że będzie dalej do 2020, nie? Czy u kibiców jest głód tego czwartego złotego medalu z rzędu? Na pewno jest, zawsze jest głód, ponieważ no chcemy jeszcze więcej. Chcemy dopisać się do zwycięstwa. No i jestem przekonany, wszystkiego najlepszego naszym żużlowcom życzę na święta, żeby dobrze się zregenerowali, no i trzymali tą formę, to co trzymają. Rozumiem, że rozmowa jakaś z Januszem Kołodziejem była, na pewno. Oczywiście, no, naturalnie fota była, rozmowa też, także wszystko jak najbardziej w najlepszym porządku.
I tyle, jeżeli chodzi o materiały z tych żużlowych Mikołajek. Zdjęcie oczywiście na portalu esport.lk.pl. Zwycięzcą naszego konkursu, naszych konkursów, bo w sumie były tak teoretycznie trzy, gratulujemy. I no, chcielibyśmy też powiedzieć, że trochę zasięg nam się zwiększył, jeżeli chodzi o nasz magazyn żużlowy, bo od pewnego czasu nadajemy także w Olsztynie i okolicy na częstotliwości 99,8. Tam też kibiców Czarnego Sportu i kibiców Unii Leszno nie brakuje. Julisa, takie ostatnie słowo, przynajmniej w dzisiejszym magazynie, bo rozumiem, że spotkamy się znowuż, bo mamy taki harmonogram spotkań przynajmniej raz do roku. Co chciałbyś powiedzieć leszczyńskim kibicom? No, święta blisko, czego byś im życzył? A nic, życzę im przede wszystkim dużo zdrowia, a wszystkiego najlepszego, żeby jedni i drugimi wybaczyli rzeczy, które im do tej pory nie wybaczyli, żeby to wszystko było w długo. No to jest niekiedy trudno. No tak jest, ale jednak jedno życie i szybko się toczy i później człowiek nieraz tego może żałować. Trzeba to wszystko rzucić na tryb wolniejszy, te święta spędzić naprawdę w rodzinie i żeby poczuć, że nie wszystko jest w prezentach, po prostu, że rodzina jest ta, która... To teraz trochę tak bardziej to poszedłem, powiedzmy, grubo, ale... Sam wiem już z czasem, jak kiedyś spędzałem święta, że nic nie znaczyły, bo młody i powiedzmy tam... Inne były priorytety. Inne priorytety, a teraz to jednak trzeba to wszystko przeżyć fajnie z rodziną, z bliskimi ludźmi i wtedy pamiętasz ten rok inaczej. Oczywiście ciągnie cię do Chorwacji, ale zapewne też ciągnie cię do Leszna, bo tu przyjaciół nie brakuje, jak już mówiliśmy, znajomych też. Zdarzają się takie sytuacje, że gdzieś no, ktoś cię zatrzyma, przy okazji, nie wiem, no, bytności w sklepie, bytności w jakimś urzędzie, podpyta, no bo tu praktycznie o kibica sportu żużlowego nie jest trudno w Lesznie. No tak, ja nigdy nie oczekuję tego, ale ludzie mnie naprawdę zaskakują pozytywnie, wchodzę do takich urzędów, że naprawdę się nie spodziewam, że ktoś zna i tam daje jakieś papiery, a to ty, to tam, od razu ja się lepiej czuję, bo nie wiedziałem, jak w ogóle zagadać o tych przedmiotach w tych urzędach, bo tam dużo jest ciężkich słów dla mnie, a tu nagle ludzie pomagają i też dużo znaczy i też szanuję tych wszystkich ludzi, którzy rzucają jakieś fajne słowo i pocieszają po dobrych, po złych meczach. Na pewno dużo i bardzo im dziękuję. My dziękujemy Państwu dziś za uwagę. Przedłużyliśmy znowuż magazyn żużlowy. Podobnie zresztą było tydzień temu. Dłuższe magazyny żużlowe nam się zdarzają, ale no, nie co dzień możemy gościć Julicę w naszym studiu. No, my tam od czasu do czasu kontaktujemy się, bo akurat tak się składa, że urodziny mamy chociażby tego samego dnia. Tak jest. Co prawda każdemu inna cyferka wybije i Julica mnie już nie dogoni oczywiście, ale tego samego dnia mamy urodziny i gdzieś ten kontakt jest, po sąsiedzku prawie mieszkamy, bo to tak akurat się złożyło, jeżeli możemy to powiedzieć. Zobaczymy się, usłyszymy się w naszym magazynie żużlowym, obiecujemy, że najpóźniej za rok. No tak, na pewno. Na pewno będę częściej w Lesznie w przyszłym roku. Na pewno będzie więcej okazji, a jak nie, to za rok, tak, przed świętami na pewno. W magazynie żużlowym. Dziś dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia za tydzień o zwykłej porze. Reklama. Żużlowych emocji fanom czarnego sportu dostarcza wyłączny sponsor magazynu żużlowego, dealer samochodów Peugeot, firma B&B. W B&B czeka pełna gama samochodów Peugeot, osobowych i dostawczych, oryginalne części i profesjonalny serwis, najwyższej jakości usługi blacharskie i lakiernicze dla wszystkich marek. B&B. Zapraszamy do salonu i serwisu w Lesznie przy ulicy Poznańskiej 27 oraz do serwisu w Gostyniu, ulica Poznańska 33. Reklama. Sport żużlowy i czołowych zawodników regionu wspiera firma GLOS z Ponieca. Reklama.